Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na prawda mojej wyspie, którą tutaj pięknie rozbudowujemy. Widzowie, patrzcie, jak to wygląda od dołu. Ej, czemu tu jest tyle ten... Ej, co jest? Co jest? Ej, ktoś mi się tu włamał! Ej, nie, to nie... Ktoś mi to podpalił albo zniszczył. Ej, co jest? Ej, ale mi teraz się smutno zrobiło. Dlaczego mi zaatakowali? O nie, ale skrzynkę zostawili jakoś. Dobra, zobaczmy jeszcze sytuację, jak to wygląda. Dobra, uwaga, zobaczmy, co tu pisze. Witaj, Szczypson, mam dla ciebie propozycję. Jestem w posiadaniu duszy Dave'a, ale możesz ją ode mnie odkupić i mu oddać, jak tylko go spotkasz. Jednak cena nie jest mała. Pójdź na moją wyspę i usuń wszystkie skrzynki, spal wszystkie itemy. Co? Ej, dobra, czyli to nie jest... To... Okej. Dobra, wiem, co się stało. To nie chłopaki mi się tutaj włamali, tylko Herobrine tutaj pewnie jakiś piorunem zrespił tą skrzynkę i po prostu podpaliło się wszystko tutaj dookoła. I dlatego to się po prostu spaliło, bo widzicie, nawet tu został ten blok. Czyli tutaj musiało być inne, to jakby tego nie zostawili raczej. Czyli tu się wszystko mi spaliło, okej, dobra, ale czemu ja mam... Czekajcie, weźmy tą książkę przede wszystkim. W ogóle naprawmy tą dziurę, bo ja tutaj zaraz wpadnę, jestem przekonany, że tam wpadnę zaraz. Więc szybko to naprawmy. Tu jest na szczęście niewiele tego drewna użyte. Gorzej jakby mi się na dole spaliło, to byłoby smutno. Dobra, niewielkie straty na razie, to chill. Jakby damy radę sobie z tym, weźmy sobie od razu to też zbierzmy. Zbierzmy to i zasadźmy tutaj od razu następne drzewo może. Czy ja mam... No, nie mam za wiele tutaj tych, ale dobra, usadźmy tutaj. O, będzie trzeba to pociąć zaraz, ale dobra, zajmijmy się tym, co mamy do zrobienia, czyli... Włamanie. Włamanie tam, muszę znowu tam lecieć, naprawdę? I teraz i skrzynki mam wszystkie rozwalić? Ej, to jest... Czekajcie, oni tam mają te skrzynki w ogóle jeszcze? Tak, nie widzę tej skrzynki, szczerze mówiąc, ale może po prostu mi się nie renderuje ten. Dobra, słuchajcie, to sprawdźmy w takim razie... Kurczę, no dobra, no to co? To musimy tam pójść. Ale nie, no to... Tam są wszystkie najcenniejsze itemy. Ja miałem zamiar tam pójść i to wszystko im okraść. A skoro oni to chcą... Skoro ja mam to rozwalić, no to jak ja tam mam się włamać i im to okraść ich? To bez sensu w takim razie. No dobra, ale dobra, no muszę to zrobić. No Herobrine dał mi takie zadanie, no to już trudno. Dobra, lecimy tam. Ja to buduję, a w tym czasie, widzowie, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. No, troszkę mi tu się komplikuje sytuacja, bo szczerze przyznam, że ja o wiele bardziej wolałbym, okraść to wszystko, ale ja nawet nie wiem, czy ja mogę stąd zabrać jakieś rzeczy. Jak ja to wezmę, ja cokolwiek zabiorę dla siebie, to boję się, że mnie spotka kara Herobrine'a i on będzie miał do mnie problem o to. Może lepiej będzie, jak tego nie będę brał. Dobra, skończyły mi się bloki w ogóle. Musimy tam kopać znowu na tym, ale już nie chce mi się. Weźmy, po prostu mamy sporo tego drewna. Nie chce mi się kopać kobla na razie, bo to za dużo czasu mi zajęło, jakbym to teraz wszystko miał kopać. Więc po prostu dostaniemy się za pomocą drewna. I tak to wszystkie bloki się stracą, muszą tam spaść na dół. Drewna mamy dużo, więc damy radę sobie jakoś. Dobra, idziemy tam. Kurczę, ale lipa mocna, jeny, no nie, no tak, ja już tak miałem, ja dzisiaj chciałem się włamywać tam, dosłownie dzisiaj chciałem się włamywać, nie? A teraz, kurczę, nie można. Dobra, jesteśmy na miejscu, ja sobie tutaj postawię takie schodki, o, żebyśmy mieli jak wrócić szybko. I teraz tak, musimy pozbyć się wszystkich skrzynek, tak? Ej, dobra, to jest mocna lipa, ale to czekajcie, żeby takie coś zrobić, ja potrzebuję jedną skrzynkę, którą opustoszymy, żebym ja tu mógł włożyć swoje itemy, których nie chcę wyrzucać. Zróbmy tak, to są rzeczy, które ja mam. Zabierzmy tą skrzynkę i tą skrzynkę usuniemy na samym końcu. W sensie samą skrzynkę, a na razie odkładam to tutaj. Nie mam nic ze sobą. Weźmiemy sobie tylko siekierę i teraz tak, musimy wszystko zabrać. Ej, dobra, czyli rozwalamy wszystko po kolei. To... Przecież ja to będę wieki usuwał. Wieki. No ale dobra, zróbmy tak. Będziemy musieli to w ten sposób palić. Dobra, to czekajcie, mam pomysł. Robimy tak, wyrzucamy wszystko w jedno miejsce. Coś takiego robimy. Tutaj jedno po drugim wyrzucamy. Kurczę, proszę, żeby tu gdzieś było wiadro z lawą, bo sobie wyrzuciłem to moje. Nie. Proszę. Nie ma. Iś. Dobra, nie zabraliśmy wszystkiego, super. Odłóżmy to. Jedną sobie zostawmy. Dobra, i teraz od razu to spalmy. Dobra, świetnie. Teraz tak, musimy to rozwalić w ten sposób, żebym ja tego nie łapał wszystkiego do ekwipunku. Po prostu to rozwalmy, po prostu to od razu spalimy. W ten sposób będzie najlepiej chyba, tak mi się wydaje. Więc uwaga, rozwalamy jedno po drugim. Myk, myk. Jedno tu. No i lecimy z koksem. Dobra. I tak zabrałem kilka itemów. Ale dobra. Dobra, damy radę to tak usunąć.
To idzie w miarę szybko w takiej sytuacji. Dobra, to już zabierzmy i po prostu jeszcze raz musimy wyrzucić rzeczy. Więc wyrzucamy wszystko tu. Ej, to jest, jak ktoś by mnie przyłapał na tym, to by była mega lipa, naprawdę. To by była, myślę, że tragedia jedna wielka. Na dany moment jestem sam na serwerze, więc jakby na razie możemy mieć luz. Ale jakby ktoś wbił, a ja bym akurat tu był i by mnie przyłapał na czymś takim, to jest kurde, to jest koniec, nie? Tylko ja nie wiem w sumie, czemu ja to robię, bo ostatnio Herobrine w sumie kazał mi też kilka rzeczy zrobić tam na Palionowie. Ja je zrobiłem i później wszystkim tutaj wmówił, że ja coś takiego zrobiłem i robi mi pod górkę. To jest niemiłe z jego strony. Dobra, o kurczę, tutaj te villagery to biorą. Niech biorą, w sumie. O nie, tu jest tyle bogactwa, ale dobra, palę to. Trudno. Trzeba się tego pozbyć. Dobra, tu muszę tak zrobić. O kurczę, oni tutaj się będą teraz jakoś kochać. Dobra, no to trudno. Dobra, bierzemy to i teraz odłóżmy tutaj wszystko do boku, okej, okay, myk. Dobra, tu, o, to jeszcze tu mi zostało, dobra, spalmy to i z drugiej strony to samo. Dobra, robimy tak. Czekajcie, muszę zrobić tak. Dobra, tu nie było nic, na szczęście. Tu było trochę zabrałem, ale nie jest tego dużo. Coś takiego, dobra. I palimy. Ja nie mogę, przecież oni mnie wyko... O nie, przepraszam! No dobra, trudno, to... To tak widocznie musiało być. Przepraszam najmocniej. To nie było planów takich, żeby tak ich podpalać. Ej, dobra, ale nie wiem po co to robię w ogóle. Nie wiem dlaczego w ogóle Herobrine każe mi coś takiego zrobić. Ale dobra, jakby ja nie chcę też z tym dyskutować. Wiecie o co chodzi. Ja się boję, że jak ja takich rzeczy nie zrobię. Tutaj jakiegoś ekspasę weźmiemy ewentualnie, czy coś takiego. Ale nie mogę tego rozwalić nawet, dobra, ale przynajmniej zabierzemy stąd i to spalimy, już piece zostawię, trudno. Dobra, tu nic, gdzie są jeszcze? Tam są jeszcze skrzynki z tyłu, dobra, jeszcze te skrzynki z tyłu trzeba zrobić. Ej, dobra, zwierząt nie będę zabijał, dobra? Dobra, bo to zwierzęta to jeszcze, jakby one niczemu winne, ja nie będę ich tutaj torturował za to. Jakby zwierzęta niech se są, jakby, wiecie, może mi te się przydadzą. A powiedział, że mam spalić temy, nie zabiję zwierząt, więc... więc jakby... Na razie nic więcej nie będę robił z tym związanego. Po prostu palę itemy, to jest wszystko co zrobię. I jeszcze ewentualnie jedyne co mogę zrobić to ściąć im całkowicie wszystko stąd. Tak żeby... Chociaż... Kurczę, czy jest sens tego... to ścinać to? Czy jakby... Czy Herobrine... On nie mówi mi, żebym ściął, tylko spalił wszystkie itemy ze skrzynek. No to nie, to w sumie nie. Wiecie co, ja robię tak. To tutaj odsadzam z powrotem. Ale zabiorę sobie tą trzcinę do siebie, żeby mieć co nieco. Bo jednak by mi się przydało też, może. Może sobie jakiś enchant zrobię czy coś i tak dalej, więc jakby to zostawię. Tutaj nic nie ścinam, niech będzie. Dobra, ja wykonałem swoje zadanie w tym momencie i ja nie chcę jakby więcej tutaj siedzieć. Dobra, robimy tak, spalmy to. Zabierzmy sobie to, okej. Okay. Mamy itemy swoje, git i teraz myk. I siekierę tutaj sobie weźmy i wracamy z powrotem. Dobra, zadanie wykonane, okej. Okay. Zadanie wykonane, mam nadzieję, że... Herobrine będzie zadowolony z tego, co zrobiłem. Usunąłem wszystkie itemy, co oznacza, że teraz musimy, że tak powiem, zacząć od nowa, że tak to ujmę. Prawie, że, no bo tak naprawdę wszystko, co najcenniejsze znikło, ale w sumie jeden blok dalej został, co oznacza, że dalej można go kopać w sumie. I tam można jakieś cenne rzeczy w sumie znaleźć, więc ja myślę, że ja tu się jeszcze kiedyś wybiorę i na pewno sobie ten jeden blok obczaję i go tam sobie pokopię, jak będzie wolna chwila, nie wiem, jakoś w nocy będę musiał tu wejść, czy kiedy, żeby nikt mnie tutaj nie przyłapał na tym, tak mi się wydaje, no ale dobra, zobaczymy. Wracamy z powrotem w każdym razie, o, zaczyna się cobblestone, dobra. Czyli już jesteśmy blisko chyba mojej wyspy. O, tak. Bym powiedział jeszcze nie najbliżej, ale może być. Dobra, ja na całe szczęście ostatnio włamałem się tak na tą wyspę i zabrałem swoje cenne rzeczy, więc mamy diamentowe narzędzia i tak dalej, więc póki co jest git. Póki co jest git i cieszę się, że mamy to, co mamy i że zabrałem to, co zabraliśmy, no bo teraz dzięki temu możemy... Jesteśmy troszkę do przodu, jakby nie było. I oni teraz wszystko stracili, no mają tylko to, co im zostało w ekwipunkach, więc... Nie, pewnie niewiele mają w ekwipunkach, aczkolwiek pewnie narzędzia będą mieli, więc w sumie też nie można tak się nastawiać, że narzędzia stracili, pewnie mają wszystko. No dobra, tylko co, tylko ja tutaj mam dalej zrobiony syf, nie? Ja tutaj muszę to ogarnąć. Dobra, zróbmy coś takiego i weźmy, zetnijmy te drzewa i trzeba tu zasadzić nowe. Potrzebujemy sadzonek, znowu, już było dobrze i znowu muszę od nowa to robić. To już jest po prostu, to mnie męczy, ale wiecie co, o czym pomyślałem? O tym, że przydałoby się też rozbudować bardziej ten cobblestone-niarkę moją. Ponieważ ona, o, tu się ziemniaczki zrobiły, super, bo trzeba je zasadzić więcej. Dobra, tak zróbmy, tu. O, dobra, brakło mi jednego. Trzeba to rozbudować tak, żeby to było podwójne, żeby ja sobie stawał tutaj i kopał tu, bo wtedy mi będzie, szybciej mi to będzie szło, nie?
A teraz aktualnie to ja strasznie, że tak powiem, długo mi to zajmuje i to jest strasznie niewygodne. Dobra, musimy ściąć wszystkie drzewa, żeby mi wypadły sadzonki. Kurczę, no dobra, kolejna rzecz do robienia, która jest. Też na pewno chciałem rozbudować tutaj na dole to bardziej, zrobić jakieś bramki i tak dalej, ale póki co na dzisiejszym odcinku nie ma sensu. Dzisiaj wystarczy nam to, co mamy, ale następny odcinek na pewno to rozbuduje jakoś, bo już naprawdę trzeba z tym ruszyć, i trzeba coś więcej zrobić, trzeba tą całą moją wyspę rozbudowywać, bo ona musi być konkurencją dla tamtych. No i też w sumie dlatego pomogłem Herobrine'owi, no bo jednak jakby, jak mu pomogę, no to wiecie, trochę ich spowalniam i oni są teraz trochę do tyłu i dzięki temu ja mam szansę ich nadgonić, a ja bardzo dobrze tutaj, że tak powiem, sobie daję radę na razie, więc jest bardzo dobrze, Dobra, sadzonki zbierajmy, trzeba to wszystko sadzić z powrotem, więc sadzamy tu, dobra, tutaj są patyki kolejne, ale są sadzonki, sadzamy tu. Dobra, rzućcie mi następne jakieś sadzonki. Ja myślę, że skopię jeszcze to drzewo, bo ono jest, kurczę, takie dosyć duże, a przydałoby się je zebrać, bo no bo niewygodnie, jak jest coś takiego dużego bardzo, bo później to się ciężko ścina. Ja w ogóle zastanawiam się, jak to zrobić, żeby powstrzymać te drzewa, żeby one nie rosły wyżej. Wydaje mi się, że jak dam nad nie jakieś bloki, to wtedy jest taka blokada jakby i one nie są w stanie urosnąć większe niż tam. O kurde, to tak daleko tam wyrosło? Ja nie mogę, co to jest w ogóle za jakiś bydlak? Dobra, no niech będzie, zetnijmy go całego. I co z tego nam wypadnie, to... Jeny, to jest tak daleko idzie? Nie sięgnę do tego. Yo! Myślę, że zaraz siekiera skończy tak swoją drogą. Dobra, tu i to jeszcze... Ej, to jest największe drzewo, jakie w życiu kopałem chyba, naprawdę. Dobra, to już jest chyba wszystko. Tu, zabierzmy to. I teraz skopać trzeba jeszcze to. Zaraz mi siekiera skończy. Na bank już się kończy, już urosły, jesteśmy na... No właśnie, dobra, idealnie na ostatni blok przynajmniej. Więc wymierzone, co do ostatniego bloku. Mamy 5 tych sadzonek, więc fajnie. Dobra, sadzamy tu. Dobra, i teraz musimy czekać, aż nam kolejne pospadają. O, tam patyki wypadają na poza mapę. No nie mamy tutaj niestety zrobione nic więcej. Ale mamy sporo drewna teraz dzięki temu. Więc git. Ej, dobra, wyspa rozwija się naprawdę bardzo prężnie i bardzo fajnie. Tu widzę kolejną sadzonkę, która jest na tym, więc zabierzmy sobie ją. O, kolejne dwie nawet jakieś to tu. I brakuje tam tak naprawdę nam ostatnich dwóch sadzonek, żeby zasadzić wszystko. Ej, to tu zaraz już powinniśmy to mieć. To czekajcie, dokończmy to. Dokończmy to, zdobądźmy jeszcze dwie sadzonki. To jest do zdobycia jak najbardziej, więc znajdźmy tutaj... Tu z tego to na pewno będą dwie sadzonki, bo tutaj to jest tak ogromne, że tam pewnie i sadzonki to już są na górze gdzieś, tylko się zatrzymały. Dobra, patyki znowu. Dajcie mi proszę sadzonkę, błagam. No sadzonka, jedna, to naprawdę nie jest ten. Dobra, ale tak swoją drogą to czekaj, bo mi w ogóle Herobrine napisał, że mi duszę może sprzedać tego jak to się nazywa, tego Dave'a, nie? Więc jakby, gdzie ta dusza jest w takim razie, skoro mam dostać zapłatę? Ja nie wiem, mam zostawić jakąś skrzynkę, napisać, że udało mi się, że zrobiłem to, czy jak? Nie rozumiem trochę, ale dobra. Proszę dać mi jeszcze jedną sadzonkę, no błagam, ej, no kurczę. Ej, dlaczego to nie znika? Tam jest jeszcze jakieś drewno? Musi tam być jeszcze jakieś drewno. Czekajcie, muszę się tego pozbyć. Dobra, weźmy tą siekierę. Weźmy to. I teraz tak. Tu. Myk. Lecimy do góry. Trzeba się rozejrzeć, bo tutaj coś dziwnego wydarzyło. Tu gdzieś musi być jeszcze jedno. Jest, kurczę, widać, kurczę. No i dlatego nie chcę się rozwalać. Dobra, teraz zacznie znikać. Dobra, elegancko. Dobra, teraz będziemy mieli sadzonkę w końcu, bo to by nigdy nie znikło, jakbym tego nie zniszczył. To jest w ogóle średnie. Ej, w ogóle kiedyś widziałem takiego moda... O, jest sadzonka, dobra, ostatnia. No, opa, już mamy nadwyżkę, to będzie można za niedługo dorobić, dobra. Widziałem jakiegoś moda takiego, gdzie jak się ścina dół drzewa, to wszystko spada. To by było fajne, to moim zdaniem to powinno być zawsze w Minecrafcie. Dobra, czekajcie, zostawię skrzynkę i zostawię wiadomość w tej samej książce, którą dostałem od Herobrine'a. Tu i weźmy skrzynkę, dajmy tak i teraz napiszmy tutaj... wykonałem zadanie. Gdzie jest dusza Dave'a? Dobra, robimy coś takiego i zostawiamy to. No i pytanie teraz, ile będziemy musieli czekać na to, aż dostaniemy taką duszę Dave'a i kiedy nam ją Herobrine odda. Ale jak to sobie zniknie, ja może sobie porozbudowuję tu coś i tak dalej i zobaczymy, coś z tego może będzie. Bo to rozbuduję, o, to jest dobry pomysł, im idę po drewno. Dobra, więc trzeba się chwycić za tą rozbudowę tego. Wydaje mi się, że zrobimy taki duży placek, po prostu drugie piętro, tak jakby mi się wydaje. To będzie chyba najfajniejsze. Trochę mnie to denerwuje tutaj, ale... Ale walnęła burza. Co jest grane? Pali mi się! Nie, dobra, czyli walnęło w skrzynkę. O kurde, dobra. Dobra, czekajcie, pytanie czy... Dobra, będziemy mieli tam to, co mamy mieć. O kurde, jest. Dobra, pytanie, czy w książce się coś zmieniło? Jest, oto twoja nagroda, zrób z nią co chcesz.
Ej, dobra, musimy to gdzieś schować. Musimy to gdzieś schować. Na razie to tam tu do tej. Albo nie, w ogóle wiecie co, na razie to trzymam ciągle w ekwipunku. Ale na pewno muszę to gdzieś schować i na następnym odcinku pokażę wam, gdzie dokładnie to schowałem, ale. O kurde, ale się dzieje. Dobra, wiecie co, to nie. Na razie tego nie rozbudowuję. Ja muszę zrobić miejsce jakieś, w którym to schowam, jakieś bezpieczne. I po prostu widzimy się na kolejnym filmie, który będzie już jutro, bo teraz oczywiście mamy znowu daily. Więc trzymajcie się, widzimy się jutro. Elo!